Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnej sesji i otwieram 15. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Powtórzę to, co powiedziałem w czasie ostatniej sesji, że życie jest dynamiczne i okazuje się, że znowu musimy zwoływać sesję, ale powody, dla których zwołujemy tę sesję, są bardzo ważne. Otóż na początek może sprawdźmy kworum, bo żeby móc podejmować wszelkiego rodzaju decyzje, musimy sprawdzić kworum. No, coraz nas więcej. Jest w tej chwili nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 osób. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych w tym momencie jest... Jeszcze raz? Czterech radnych jest nieobecnych, obecnych jest 13, a to oznacza, że Rada jest w stanie, jest prawomocna i możemy podejmować prawomocne decyzje. Szanowni Państwo, po stwierdzeniu prawomocności obrad przystępujemy do porządku obrad, do ustalenia porządku obrad. Ja tylko powiem, że ta sesja została zwołana na wniosek zarządu powiatu i sesja będzie miała następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 15. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. To właśnie miało przed chwilą miejsce. Stwierdzenie prawomocności obrad, to też już się odbyło. Ustalenie porządku obrad, to w tej chwili trwa. I punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie. Punkt A, zmiany budżetu powiatu na rok 2020, uchwała numer 134. B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030, to jest uchwała numer 135. Punkt C, zmiany uchwały numer 14/74/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku. To jest uchwała numer 136, taki ma długi tytuł. I punkt piąty, zamknięcie obrad 15. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, kto jest za takim porządkiem obrad? Proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jeszcze nie. Jeszcze dwa głosy. No właśnie. Czekamy jeszcze na pana Wiesława Kuracha i na pana Olejnika. Już 12, jeszcze jeden głos. Tak, a przybył Figat, wobec tego 14 osób za, nikt jest przeciw. Czyli stwierdzam, że przyjmujemy ten porządek obrad, który przed chwilą przeczytałem. No i przechodzimy wobec tego do uchwalenia tych uchwał. Otóż pierwsza uchwała dotyczy zmian budżetu na rok 2020. Ja pozwolę sobie w tym momencie przeczytać również uzasadnienie, jakie
zarząd napisał, zwołując tą sesję, bo to jest też uzasadnienie tych wszystkich uchwał, które podejmujemy. Więc tak, uzasadnienie. Powodem zwołania sesji w trybie 15 ust. 7 jest konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu z uwagi na otrzymane środki finansowe z funduszu unijnego na realizację projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Termin realizacji upływa z końcem sierpnia 2020 roku. Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji przedkłada się projekt uchwały w sprawie zmian uchwały, tu jest numer, Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia do usunięcia pojazdu w 2020 roku. Szanowni Państwo, przystępujemy do pierwszej uchwały, czyli uchwała numer 15/134/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Szanowni Państwo, otrzymali te materiały, one są na portalu e-sesja. Ta uchwała jest długa, więc pozwolicie Państwo, że ja nie będę jej czytał. I przystąpimy od razu do głosowania. Ona dotyczy, tak jak powiedziałem, tego, co przed chwilą przeczytałem. Panie Przewodniczący, dzwonił Pan przybyć, że jest obecny na sesji, tylko nie może potwierdzić, że jest za. Rozumiem, rozumiem. A to samo mogę zrobić ze Stabajem? Też dzwonił? Także dzwonił, się rozłączyłem. Aha, w takim razie informuję, że pan Stapaj i pan Figat są również obecni na sesji i potwierdzili, pan Przybysz, przepraszam, i potwierdzili telefonicznie, że są za tymi uchwałami, które przed chwilą... Tak, tak. Ilu obecnych? 16 wobec tego jest obecnych. Czyli nie ma tylko pana Hilmanowicza Bartłomieja. Dobrze, to przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmian budżetu powiatu na rok 2020? Kto jest za, kto jest przeciw i kto się oczywiście wstrzymał, jeśli taki jest? Jak na razie czekamy jeszcze. Tak, już jest i jeszcze pan Mirosław. Czekamy na pana Mirosława. O, już jest, w porządku. Czyli 16 radnych głosowało za zmianami w budżecie powiatu na rok 2020. Stwierdzam zatem, że uchwała numer 15/134/2020 została przez Radę przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała dotycząca zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przeczytam numer uchwały. Uchwała numer 25/135/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Przypomnę, że ta uchwała jest konsekwencją zmiany budżetowej. Jak się zmienia budżet, to zmienia się również wieloletnią prognozę finansową, czyli dotyczy tak naprawdę tego samego. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Nadal czekamy jeszcze na pana Mirosława. Z górowa internet tak trochę dłużej chodzi.
Bo teraz przez Lisberg się jeździ do Górowa. To dlatego pewnie. Poczekamy. Jest, w porządku. Udało się, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę nr 25 łamane na 135 łamane na 2020 w sprawie zmiany z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. Szanowni Państwo, i ostatnia dzisiaj uchwała już. Uchwała, która dotyczy zmian w prawie dotyczącym Wydziału Komunikacji, naszego Wydziału Komunikacji. I jest to uchwała nr 25 łamane na 136 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16 łamane na 74 łamane na 2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku. Treść uchwały jest radnym znana. Stawki, jakie są zaproponowane również, więc myślę, że możemy przystąpić do podjęcia uchwały. Tak, nie widzę sprzeciwu, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał? I znowu czekamy. Pan Stapaj i pan Przybysz są za. Proszę tam to zaznaczyć. Tak, i jeszcze pan Mirosław, jak zwykle, bo to przez Lidzbark Górowa teraz. Jest, w porządku. Udało się. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego podjęła uchwałę nr 25 łamane na 136 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w opłatach za pojazdy holowane i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy uchwalanie uchwał. Jeszcze zanim zakończę sesję, pan starosta prosił o głos, dlatego bardzo, panie starosto, proszę o zabranie głosu. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja chciałbym tutaj z tego miejsca zakomunikować tak dzisiaj bardzo króciutko o fakcie, że jednak do naszego powiatu już dotarł też i ten koronawirus. W związku z czym tutaj zarząd powiatu i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podejmują pewne decyzje, czy będą już podjęte pewne decyzje, które będą obowiązywały częściowo od jutra, a od poniedziałku na pewno. Więc wracamy, jeśli chodzi o Urząd Powiatu, do funkcjonowania w trybie podawczym, czyli dokumenty wszelkiego rodzaju, inne sprawy, które będziecie Państwo chcieli załatwiać, będą załatwiane właśnie w ten sposób, że będzie skrzynka podawcza i będziemy to załatwiali w ten sposób, jak było załatwiane na początku naszej, to znaczy naszej, tej pandemii w naszym powiecie. Do tej pory tego nie było, tego koronawirusa, w związku z czym my
postanowiliśmy, że urzędy zostaną otwarte. Dzisiaj postanawiamy już odwrotnie, w związku z tym, że jest 6 przypadków koronawirusa na terenie Bartoszyc, w związku z czym te osoby są już odizolowane, przechodzą kwarantannę, na razie objawów nie mają, ale zostały wykonane wymazy i zostały stwierdzone, potwierdzone, koronawirus został potwierdzony. W związku z czym musimy teraz zaostrzyć naszą pracę czy warunki. Proszę wszystkich o to, żebyśmy przestrzegali w przestrzeni publicznej również noszenia maseczek, rękawiczek, szczególnie właśnie w miejscach publicznych, w sklepach i w innych tego typu miejscach. A jeśli chodzi o urzędy, to zostaną już też poinformowane. Decyzje należą do panów wójtów i burmistrzów w tej kwestii, w jaki sposób poszczególne urzędy będą funkcjonowały. Informacje do państwa dotrą w najbliższym czasie. Także od poniedziałku na pewno Urząd Powiatowy będzie funkcjonował w trybie podawczym. Osoby, które będą rzeczywiście musiały do nas się tutaj zgłosić, będą musiały się umówić, będą musiały mieć maseczkę, rękawiczki wydezynfekowane tutaj na miejscu, zresztą zostaną. Tak mniej więcej będzie to z grubsza wyglądało. Także proszę tutaj specjalnie jakby nie straszyć się tym wszystkim, czy nie być bardzo mocno wystraszonym, dlatego że sanepid też bardzo już aktywnie i zgodnie z procedurami działa. Na razie jest tylko tych 6 osób potwierdzonych. To było jedno miejsce, w którym to zostały te osoby zakażone tym wirusem. Osoby są, jak ja powiedziałem, odizolowane i tak na spokojnie przyjmijmy to, ale bądźmy ostrożni. Dbajmy też o swoje zdrowie, o zdrowie innych. To na razie tyle. Myślę, że w stosownym czasie, w poniedziałek czy wtorek, zwołamy jakąś taką króciutką konferencję prasową, na której tutaj opowiemy, może więcej powiemy o większych szczegółach, czy też o innych jakichś zaleceniach. Na razie dziękuję bardzo. No i trzymajmy się. Bardzo dziękuję panu staroście. Ja dodam do siebie, że i dołączę się do tego apelu pana starosty, żeby zachować spokój. Koronawirus jest, no nie da się tego uniknąć, ale damy radę. Szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 25. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.